Ten pieprz, który opada, to jest pieprz. A to, co zostało na wierzchu, to jest podróba. Ciekawa historia? Chili mieszane jest z ucieraną, proszkowaną cegłą. Do soli bywa, że jest dodawana sproszkowana kreda. I wiecie, jak można to sprawdzić? Przerażenie zaciska wprost gardło. Dzisiaj chcę wam powiedzieć, w jaki sposób my możemy być oszukiwani i jak to sprawdzić, co kiedy przygotowywałam się do tego programu, mnie trochę zatkało. Dlatego, że to, co jest napisane i jest przerażające czasami na składzie, w składzie danego produktu, to jest jedno. A druga rzecz to są triki, jakie wykonują producenci spożywczy, żeby po pierwsze, przede wszystkim więcej zarobić. Czyli podrabiają, dosypują, dobarwiają, robią różne dziwne rzeczy z produktami, których byście nigdy nie podejrzewały, że mogą być w środku nas oszwabiać. I ja dotarłam do kilku takich historii, które mnie akurat bardzo mocno zaskoczyły. Otóż zaczniemy może od takiej prostej historii. Popatrzymy sobie na takie produkty jak przyprawy i herbata. Wydawałoby się, co nas może czekać złego w przyprawach. Ja kupiłam przyprawy jak leci, więc ja nawet nie wiem, czy ja wam pokażę, czy one wyjdą zanieczyszczone, czy nie, ale powiem wam, czego szukać. Przede wszystkim zatkało mnie, że taka prosta przyprawa, zacznijmy od bardzo prostej przyprawy, czyli od pieprzu. Czarny, ziarnisty pieprz. Czy mamy górną kamerę? Czarny, ziarnisty pieprz. Nie miałam zielonego pojęcia. Pieprz jest bardzo drogi. Pieprz jest bardzo drogi w uprawie i pieprz jest bardzo drogi w produkcji. No i pieprz jest tylko rośnie endemicznie w niektórych rejonach świata. Ale co się okazało, że bardzo dobrze udaje pieprz, nie zgadniecie co, znakomicie udają pieprz suszone pestki papai, które są tak naprawdę, nie mają kosztu, bo są odrzutem od owocu papai i przetworów z niego. Więc bardzo często suszone ziarna pestki papai są mieszane z pieprzem po to, żeby w cenie pieprzu mieć produkt, który jest znacznie obtaniony. No, nie wiem, czy wiedziałyście o tym, mnie to zatkało, ale również dotarłam do tego, jak to sprawdzić. Ja nie mam pojęcia, bo może się okazać, że ten pieprz jest w ogóle nieoszukany, ale proponuję wam zrobić taki teścik. Otóż wlewamy do szklanki, wszystko robimy z wodą o temperaturze pokojowej. Wlewamy do szklanki wodę o temperaturze pokojowej i wsypujemy do niej pieprz. Uwaga, no i zobaczcie. Ten pieprz, który opadł, to jest pieprz, a ten pieprz, który pływa na wierzchu, to nie jest pieprz. Zobaczcie. Zobaczcie. Ten pieprz, który opada, to jest pieprz, a to, co zostało na wierzchu, to jest podróba pieprzu. Widzicie? Ciekawa historia? Możecie sprawdzić, czy mamy na to wpływ? No, możemy sobie sprawdzać i dojść na przykład do tego, który pieprz ziarnisty jakiej firmy nam najbardziej odpowiada. Ja dzisiaj nie chcę tutaj pokazywać ani oczerniać żadnych firm, bo bardziej mi chodzi o pokazanie wam, jak w miejscach, gdzie my się nie spodziewamy oszustwa i nie sposób tego wyczytać, jednak czyha na nas jakaś nieprawda, tak? Kolejna rzecz, czyli ja już widzę, że to, co pływa na wierzchu, to są suszone ziarna papai. Podobno, ja wierzę w to po prostu, bo no, wyczytałam, przygotowałam się. O, Dorotka Głowacz pisze, normalnie mnie zatkało. No mnie też zatkało, nie sprawdzałam tego przed wami. Kolejna rzecz to jest sproszkowane chili. Jak wiecie o tym, w moich programach kulinarnych, że ja jestem komandos i po 3 latach w Indiach uwielbiam przyprawy i uwielbiam chili, czy surowe, czy w płatkach, czy sproszkowane. I okazało się, że chili też nie jest takie bardzo tanie w produkcji, a jeżeli nawet jest może nie aż tak drogie jak pieprz, który wymaga ogromnej obróbki, to również jest, wiecie, z czym mieszane? Chili po to, żeby było, no jakby ta sama masa zawierała mniej chili, a więcej bardzo taniego surowca, mieszane jest z
ucieraną, proszkowaną cegłą. Nie miałam o tym zielonego pojęcia. Jak to się sprawdza? Bardzo podobnie. Otóż wsypujemy do szklanki proszek chili. Ja nie wiem, zobaczymy co wyjdzie. Nie sprawdzałam tego przed programem, naprawdę. Zalewamy wodą i czekamy chwilę. Możemy to jeszcze zamieszać. Teraz do tego chili wrócimy. Zamieszamy i teraz tak. W tych materiałach, gdzie ja napisałam, jest informacja, że... Poczekajcie, to zaraz poczekamy, aż to się ustoi. Podobna historia może się wydarzyć z herbatą. Otóż ja nie wiedziałam o tym i nie miałam zielonego pojęcia, że herbata, liście herbaty czy proszek herbaciany nie powinien barwić zimnej wody. Wyłącznie barwa herbaty powinna pojawić się w ciepłej, gorącej wodzie. Na pewno nie w wodzie o temperaturze pokojowej. No i teraz zobaczymy. Ja wsypię do herbaty, do szklanki proszek herbaciany, wleję tą pokojową wodę i zaraz zobaczymy, czy woda się zabarwi, czy nie. Jeżeli woda się zabarwi, to znaczy, że herbata jest sztucznie barwiona po to, żeby gorsza jakość tych liści dawała nam ładniejszy kolor herbaty. No i tutaj mamy taką herbatę z torebek. Zaraz zobaczymy, co się z nią wydarzyło. No i patrzcie, zabarwiła się na lekko żółty kolor, ale nie taki strasznie żółty. No może jest lekko czymś barwiona. No dramatu nie ma, ale jeżeli sobie wsypiecie, to jest kapitalny test, zalać liście herbaciane, herbatę, którą kupujemy, wodą o temperaturze pokojowej, ona powinna pozostać niemal przezroczysta. Jeżeli nie jest przezroczysta, tylko przybiera jakiś brązowy i taki ciemno-pomarańczową barwę, to znaczy, że herbata jest barwiona sztucznymi barwnikami. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć o rzeczy, mianowicie dowiedziałam się o tym wczoraj już późnym wieczorem i nie miałam gdzie kupić do programu tego. Bardzo często pokazywałam Wam, czy kilkakrotnie w Talerzu Zdrowia, różne produkty z batatów, czyli tak zwanych słodkich ziemniaków. Bardzo smaczne, słodkie, przepyszne. Robiłyśmy je w plastrach, robiłyśmy je pieczone, w zupie je robiłyśmy. Co się okazuje, że ta czerwona skóra batatów bywa też barwiona. I to jeszcze bywa barwiona, barwnikiem, który, ja zaraz Wam powiem, bo nawet sobie chyba zapisałam, jak on się nazywa, rodamina. Barwnik o nazwie rodamina, który jest wycofany z kosmetyki, jest wycofany z przemysłu farmaceutycznego, jest jakoś dziwnie jeszcze utrzymany w takim właśnie wytwórstwie spożywczym. Bardzo szkodliwa substancja, którą barwi się skórę batatów na bardziej czerwony kolor, żeby one ładniej wyglądały. Ale ja Wam powiem coś. Jeżeli zabierzecie ze sobą do sklepu chociażby wilgotną chusteczkę i zanim kupicie batat, przetrzecie tą mokrym wacikiem czy mokrą chusteczką batat, skórkę i zostanie na tym czerwony ślad, to znaczy, że batat jest barwiony rodaminą. Nie kupujmy go. Jeżeli... Ja zawsze mówię, że trzeba kupować brzydkie warzywa. Jeżeli mamy do wyboru mniej czerwony i bardziej czerwony, to chodźmy uzbrojone w mokrą chusteczkę, ktoś się w sklepie dziwi, a my potrzyjmy ten batat, zanim go kupimy, bo jak chusteczka będzie czysta, to możemy go kupować spokojnie. Co tutaj się wydarzyło z tym chili? No słuchajcie, wygląda na to, że moje chili jest zanieczyszczone cegłą, ponieważ woda ma bardzo pomarańczowy kolor. Tarta cegła prawdopodobnie jest do tego proszku z chili wrzucona, bo było napisane, że chili powinno opaść na dno, a woda powinna być niemal przezroczysta. No to się nie wydarzyło. Mnie zatkało, że taka przyprawa jak proszek z chili może być zanieczyszczony po prostu proszkiem z cegły.
No i trochę mnie to zatkało, ale teraz zobaczmy, jak wygląda kwestia tego, co my wlewamy sobie do paszczy. Podobnie może być też na przykład, powiem Wam jeszcze, podobnie może być też chrzczona i zanieczyszczona sól. A wiecie czym? No nie chciałam Wam robić roztworu soli, no bo to każdy widzi, widzimy jak wygląda. Sól jest zanieczyszczana po prostu wapnem, zwyczajnie kredą. Tak jak do chili dodawana jest sproszkowana cegła, to do soli bywa, że jest dodawana sproszkowana kreda. I wiecie jak można to sprawdzić? Po prostu bierzemy łyżeczkę soli, zalewamy wodą. Jeżeli roztwór tej wody, ten roztwór jest w jakikolwiek sposób mętny, to znaczy, że do soli została dodana kreda. Ponieważ sól, czysta sól, rozpuszcza się tak, że roztwór jest kompletnie przeźroczysty. Więc dziewczyny, zanim zobaczymy, jaką sól kupujemy, to zróbmy test tej soli, którą mamy w domu. Soli, przyprawy, chili. Oczywiście, czy ten pieprz cały trzeba wyrzucić? No nie. Można tylko wyciągnąć te ziarna, które pływają po wierzchu i to jest suszone ziarno papai. No, bo mogłabym to rozgryźć i zobaczyć, czy to prawda. No nie chcę ryzykować, bo może oni się pomylili z tym testem i mi w oczy wyjdą na wierzch, ale dzielę się z Wami tym, co przeczytałam. I mam dla Was na zakończenie jeszcze dwie rzeczy. Mianowicie tutaj jest wlane coś, co nazywa się napój brzoskwiniowo-pomarańczowy. Napój. Ze składu nie bardzo wynika, czy to jest barwione naturalnie. Jest napisane, że to jest z zagęszczonego syropu, czy z zagęszczonego soku. A zobaczcie, jak w łatwy sposób można sprawdzić, czy to jest sztucznie barwione. Zróbcie te testy z sokami dla dzieci szczególnie. Otóż bierzemy po prostu białą, zwykły ręcznik papierowy i chusteczkę. Pakujemy do szklanki i przy soku naturalnym chusteczka powinna zostać bezbarwna, a roztwór się nie powinien odbarwiać. Barwniki sztuczne wchodzą w chusteczkę. Zobaczcie, chusteczka jest kompletnie żółta. Widzicie? Więc dziewczyny, chciałam Wam powiedzieć, że po pierwsze, pokazałam Wam kilka testów rzeczy, których nie wyczytamy na opakowaniu. Bo przecież w składzie takiej przyprawy nie będzie, że tam jest sproszkowana cegła, tak? To my już wiemy, w moim chili jest na pewno ta cegła, widać, że jest. Herbata, no, powinna być przeźroczysta. Generalnie zioła, takie jak właśnie herbata, powinny dawać dopiero kolor w podwyższonej temperaturze wody, tym czym zalewamy. Sprawdzajcie też, przede wszystkim czytajmy składy. Ale ja mam na zakończenie dla Was bardzo fajną rzecz, która mnie po prostu zachwyciła. Mianowicie jak sprawdzić, czy miód jest prawdziwy. Ja szukałam takich metod bardzo długo, ale znalazłam, jest kilka, ale znalazłam jedną, która mnie oczarowała, ponieważ jest dla mnie tak wiarygodna jak mało co, a po drugie szokuje mnie swoją niezwykłością natury. Bo to, co Wam teraz pokażę, mam nadzieję, że to będzie widać. Słuchajcie, ja mam tutaj prawdziwy miód i pokażę Wam, co dzieje się, jak sprawdzić, czy ten prawdziwy miód jest prawdziwy. On oczywiście powinien być płynny do tego sprawdzenia. Pokażę Wam, co się dzieje. Wlewamy do tego miodu, po prostu postawić. Wlewamy do tego miodu, zalewamy go zwykłą wodą o temperaturze pokojowej i uwaga, zaczynamy mieszać. Mieszamy tak wokół tą miseczką przez jakieś 10, no kilkanaście sekund. Zaraz Wam pokażę, co tutaj wyjdzie. Musi mi to wyjść, robiłam to parokrotnie, żeby Was nie wpuścić w maliny. Tylko cierpliwie poczekajcie. Zobaczcie, ja nie wiem, czy to już widać. Miód, który jest w ten sposób mieszany z wodą, przyjmuje kształt, przyjmuje obraz plastra miodu. On układa się tak, jak wygląda plaster miodu. Miód, który jest nieprawdziwy, faluje. O, tutaj chyba widać. Patrzcie, widzicie?
Nawet woda układa się w kształt plastra miodu, podążając za tymi wielokątami. Przepiękny kształt plastra miodu ma falująca nad tym miodem woda. Jeżeli miód jest nieprawdziwy, to woda nie przyjmie kształtu plastra miodu, falując nad tym, a tu jest w ogóle cudowna rzecz, bo tego nie widać, ale ten miód ma rzeczywiście kształt w środku, taką strukturę plastra miodu. To nazywa się pamięcią genetyczną miodu. Mnie powaliła ta historia absolutnie, ponieważ w życiu bym nie przypuszczała, że taka prosta substancja jak miód może odtworzyć swój rodzimy kształt z plastra. I tak właśnie sprawdzamy, czy ten miód jest prawdziwy. Każda inna substancja będzie nie przyjmie kształtu tych sześciokątów, ani ta falująca nad nią woda. Ja, dziewczyny, będę wynajdować różnego rodzaju ciekawostki dla Was i dzielić się z Wami. Mnie powala to absolutnie na kolanach, po prostu mi szczęka opada, jak dowiaduję się takich rzeczy. I obiecuję Wam, że tak jak zrobiłam przegląd śledzi, to będę robić przegląd różnego rodzaju innych historii, po które sięgamy na półce, bo mnie ostatnio zakupy zajmują dwa razy więcej czasu, bo naprawdę obsesyjnie czytam składy. Ja, nie pokazując tutaj może marki, przeczytam skład na przykład majonezu. Ja nie chcę robić nikomu na razie pod górkę, ja przeczytam skład majonezu. Dla mnie majonez to jest żółtko jajka, olej i jakieś przyprawy smakowe, czyli ocet czy musztarda. A co można do majonezu, słuchajcie, napakować? Zaraz zobaczymy. Majonez stołowy, składniki. Olej rzepakowy, ok. Woda, żółtko jaja, cukier, ocet. Uwaga, substancja zagęszczająca, guma ksantanowa. Regulator kwasowości cytrynowy, glukoza, aromaty i ekstrakty. Słuchajcie, tu jest jeszcze kilkanaście rzeczy. Błagam Was, czytajcie składy, bo to wszystko, czego nasz organizm nie zna, gdzieś zmagazynuje. Albo w tkance tłuszczowej, albo nam zniszczy jakiś narząd, albo się osadzi w jakiś szlak metaboliczny, powodując u nas później różnego rodzaju dziwne objawy i zaburzenia. Mam nadzieję, że będziecie trenować siebie i waszych bliskich i wnuczęta, żeby czytać skład i nie kupować niczego, co ma w środku rzecz, której nie znamy. Ja mam tutaj dla porównania drugi majonez, który ma bardzo krótki skład, bo mianowicie to jest olej rzepakowy, musztarda, woda, cukier, gorczyca, sól, jajko żółtka, znaczy kurzego. Koniec. Białko żółtko jaja kurzego. Można zrobić taki majonez? Można. To naprawdę zasada pierwsza. Nie kupujemy niczego, co nie znamy, co to jest, jak jest w składzie. Po prostu odkładajmy to na półkę, a zamiast jednak kusić się, żeby to z półki wziąć, po prostu spróbujmy zrobić w domu, jeśli nie trafimy na dobry skład. Ja ostatnio przeszłam na kompletnie kupowania fabrycznych słodyczy. Przeszłam na coś, co zrobię Wam w przyszłym tygodniu. Mianowicie wróciłam do wytwarzania bloku czekoladowego z czasów komuny, bo wiem, że tam jest masło, cukier, woda, mleko w proszku i bakalie. I tyle. W związku z tym, dziewczyny, nic nam się nie stanie, jak nie zjemy tego batona fabrycznego, a mam nadzieję, że Wam przejdzie ochota na to, jak zobaczycie, co w nim jest. Nie kupujemy niczego, czego nie znamy, choćby jednego składnika. I tym optymistycznym akcentem dobiegłyśmy do końca dzisiejszego programu. Znowu garść wspaniałych informacji, znowu, a pokaż, bo ja tutaj nie widzę. Znowu jestem mądrzejsza. O, dzięki za rzetelne informacje, temperatura pokojowa. Jestem przekonana, że zaraz polecicie do waszych szafek i będziecie sprawdzać tak jak ja. Jeżeli znajdę testy jeszcze na cokolwiek, to wam powiem. Na pewno chcę zrobić program o mięsie, jak wybierać mięso i jak rozpoznawać świeżość mięsa, bo to wcale nie jest taka prosta sprawa i to nie jest tak, jak nam się wydaje, ale ja
Dzisiaj już Wam zapowiadam, że będzie na pewno jeszcze o składach. Na pewno jak coś znajdę, będę testować i na pewno zrobimy program o mięsiwie, żeby nie dać się też naciąć i poznamy triki sklepowe z różnymi tam gąbeczkami w środku, wstrzykiwaniem wody i różnymi historiami, których nauczymy się jak unikać. Całuję Was moje kochane, buziaczki, pa, pa, do jutrka.